Cześć, witajcie. Często pytacie, czy te akumulatory wykonane w technologii AGM, czy żel występują w większych napięciach nominalnych niż 12. Jest to mega rzadko spotykane z wyłączeniem przemysłu lotniczego. Zobaczcie, to jest akumulator, który służył w jednej z amerykańskich Cessn. Nie pamiętam, w której dokładnie. Tutaj jest napis taki Jill, made in USA. I jest to akumulator, który został wymieniony na... Dwa akumulatory AGM o mniejszej pojemności połączyliśmy w sposób szeregowy dla klienta, żeby wzmocnić, zwiększyć napięcie, powiększyć do 24 V, bo tego typu akumulatory są dość drogie. No i też czas oczekiwania. Vadim tutaj pomógł nam wyciąć taki zestaw płyt dodatnich i płyt ujemnych. Zobaczcie, o dziwo, to jest akumulator z płynnym elektrolitem. Widzicie, tam w środku jest pływający elektrolit. Oczywiście jest to solidnie upakowany, akumulator był szczelny. Zobaczcie, takie mega, mega specjalistyczne koreczki, w których w środku jest zawór. To słychać, za chwileczkę Vadim to rozbierze i zobaczycie, jak to wygląda w środku, ja to nagram. A teraz zobaczmy, jak w ogóle wyglądają takie płyty. No, akumulator widać, że jest skorydowany, bo popatrzcie, cokolwiek nie pociągnę, to rozchodzi się nam w ten sposób. Jest to zużyty akumulator, na pewno, ale to nie zwalnia nas z obowiązku przeliczenia płyt. I podobnie jak w poprzednim odcinku, zobaczcie, mamy więcej płyt ujemnych, bo na zewnątrz są płyty ujemne, zaś w separatorach są płyty dodatnie, no, które pracują ciężko i mamy minusów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, cztery, sześć, zaś płyt dodatnich, które producenci wkładają najczęściej w separatory. Po pierwsze, separator oddziela plusa od minusa, żeby nie było zwarcia. I tych płyt mamy 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten akumulator był już dość mega turbo skorodowany, bo zobaczcie, to się praktycznie wysypuje wszystko, wylewają się z niego te masy czynne, ale wiemy, że akumulator miał kratkę płyty dodatniej, wykonanej w technologii odlewanej, bo ma rameczki po obu stronach. No i widać, że wszystkie są umęczone, umordowane te płyty. No to, że ta Cessna nie spadła, to chwała Bogu. Małe, cieniutkie płyty, wszystkie solidnie wymęczone, wypracowane. To w ogóle, że to w takim stanie dotarło. Ale zobaczcie, ujemne minusy, czy też płyty ujemne, no to nie są aż tak zmordowane. Czyli to, że płyty dodatnie biorą przede wszystkim udział w tych reakcjach chemicznych i to one są bardzo mocno obciążane, zaś minusy stanowią tylko różnicę potencjałów i na nich tych reakcji jest zdecydowanie mniej. Również nam potwierdza, że jest to odlewana krateczka, również ma ramkę, no i schemat nierówny. Poza tym kratki ujemne, to potem musimy wyczyścić dobrze. Minus tutaj ma, no powiedzmy tam 1,55, jeżeli chodzi o grubość. Jeżeli chodzi o wysokość, to mamy tutaj powiedzmy jakieś tam 10 cm, 102 mm. Jeżeli chodzi o szerokość, pewnie dość podobnie, też jakieś tam 107 mm. Natomiast nie wiem, czy nam się uda uchwycić grubość plusa, bo one są dość solidnie wymęczone. O, tutaj jest taka w miarę jeszcze ta płyta. I zobaczymy, co nam tutaj leci po plusie. No plus miał ponad 2 mm z napastowaniem. Jakieś tam 2-4. Ja też nie chcę, bo im mocniej wciskam, tym bardziej tam dochodzi do mniej, nie? Ale powiedzmy jakieś tam 2,3 mm. No, tak wyglądają akumulatory. Zobaczcie, one są on jest połączony w szereg. Tutaj był minus, po tej stronie był plus, albo na odwrót. I patrzcie, mamy szereg, który jest stworzony w ten sposób, że tak. Stąd, widzicie, nie ma przejścia w tym miejscu, czyli połączenie było tu. Raz, tak, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak rosło, czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24. Akumulator o napięciu nominalnym 24 V i te rzeczy spotykane są tylko i wyłącznie w lotnictwie, zaś korek, który uszczelniał cele, ma w środku zaworek, posłuchajcie. Tak? Czyli coś, co pozwalało, o tutaj dokładnie jeszcze są takie dziureczki, mam nadzieję, że będzie widać. Tak, tak, będzie widać, jeżeli tak odsłonimy. Widzicie, takie po lewej i po prawej są dziureczki, które pozwoliły upuszczać pary. Natomiast z chwilą, kiedy ten ciężarek dociskał od środeczka,
wnętrze tego zaworu, to nie pozwalało, żeby cokolwiek wyciekło na zewnątrz i przede wszystkim chodziło o to, że samoloty, wiecie, nie tylko latają tak, ale potrafią też latać tak i wznosić się, żeby tam z tego nic nie miało prawa się wylać. A teraz Wadim to rozbierze, a ja będę nagrywał za niego. Ty, może to rozetniemy? Wiesz co, ja bym... bardziej chcielibyśmy zobaczyć, co tam jest od środka. Gumeczka, no, wyciągnij ją. Nie przejmuj się. Ty, ale to zawar, jak on tam chodzi. No. Ja bym tu górę ściął, no i byłoby widać. A nie da się tego wyjąć? A ono tu sklejone jest. No to weź to wydłub po prostu. O, no. Widzisz? Zdejmujemy tutaj ten zaworek od góry. Wieczko w zasadzie tego i zaraz zobaczymy, jak to jest połączone. Bo tam to dość ciekawie wyglądało, tam na dole jest taka gumeczka. Tu jest przyklejone. Nie przejmuj się tym, to i tak jest do zniszczenia. Dobrze, tutaj Wadim to zdjął. No widzicie, tu jest taki ciężareczek w środku. No i pokaż Wadim z drugiej strony. O, tutaj jest, no, naciągnij tutaj tą gumeczkę. No widzicie, no i tu jest gumeczka, która uszczelnia z jednej strony to wszystko, a z drugiej strony to pracuje. To daje to iść. No zerwij to. Tu i co tam zobaczymy z tamtej strony? No ciężarek ołowiowy. Bardzo fajnie to wygląda. I on pilnował to, żeby po prostu nic nie wyciekało z wnętrza, ale żeby była opcja na upuszczanie ciśnienia. Bardzo ciekawy patent. Z chwilą, kiedy na przykład było więcej gazów, to te gazy wytwarzały ciśnienie tutaj i naciskały na ten koreczek, przez co one nie wychodziły na zewnątrz. Natomiast jak samolot leciał do góry nogami i teoretycznie tutaj mógł powstać luz, to ten ciężareczek opadał na dół, tak? I on tutaj naciągał tą gumeczkę, dzięki czemu ta gumeczka uszczelniała tutaj ten zawór i nic nie wyciekało z pojedynczej celi tego akumulatora. Prosty, nieskomplikowany patent. Tak oto wygląda akumulator z statków lotniczych. Tak to się chyba mówi wyraźnie w prawie. Chodzi o samoloty. Tak oto wyglądał ten akumulator, 24 V, czyli wyższe napięcie, dzięki czemu można przetransportować większą ilość ładunków elektrycznych. Bo nośnikiem ładunków elektrycznych jest napięcie. Serdecznie dziękuję. I słuchajcie, przede wszystkim podziękowania należą się Wadimowi. To jest człowiek, który mi pomaga. Tutaj nasz jeden z najważniejszych, jeden z pięciu d'Artagnanów tutaj naszej firmy, który pomaga przy wszelkiego rodzaju takich sprawach. Także Waduś, ja ci serdecznie dziękuję. Trzeba wspierać jeden drugiego. Tak, trzeba wspierać. To na tyle. Jeżeli film się podobał, pamiętaj, by zostawić lajka. Jeżeli tematyka ci odpowiada, pamiętaj, aby subskrybować. Serdecznie pozdrawiam i zapraszamy do Szczecina. Trzymajcie się. Cześć. Potrzebne ci wsparcie, wyniki, diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. To Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator, rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli, ziomuś, abyś wybrał błędnie.